Czerwiąco-Leszczynach jest ich prawie setka. Wszystkie czerwone, ale jednocześnie każdy inny. Familoki, bo o nich mowa, stały się przedmiotem cyklu konkursów skierowanych do najmłodszych mieszkańców gminy i miasta. O tym, jak wyglądają familoki w kadrze oraz jak najmłodsi widzą familoki miasto Ogród, mogliśmy się przekonać na uroczystości, na której nagrodzono laureatów w Czerwieńskim Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. Kolorowe fotografie, prace przestrzenne i pomysłowe rysunki. Wszystkie łączy jedno, na każdym widzimy perełkę Czerwionka Leszczyn, śląskie familoki. Do Czerwieńskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego licznie przybyli laureaci wraz ze swoimi rodzinami, opiekunami oraz nauczycielami. Konkursy fotograficzne familoki w kadrze oraz plastyczne familoki miasto Ogród były dla uczestników tematycznie bardzo ważne. Jestem związana z tym miastem, tutaj się urodziłam i postanowiłam, że uchwycę familoki od strony bardziej życia codziennego, tego jak mieszkańcy tutaj żyją, ponieważ bardzo podoba mi się ta architektura i to co odziedziczyliśmy po naszych starszych pokoleniach. Do obu familokowych konkursów zgłoszono wiele prac, każda inna, każda wyjątkowa. Na tyle, że jurorzy mieli prawdziwe trudności z wyłonieniem tych najlepszych. Osoby, które przystąpiły do tego konkursu, zdały egzamin na piątkę. Były, nie powiem, że kłopoty, ale były pewne trudności z dogadaniem się, które prace należy naprawdę dobrze ocenić, które prace należy wyróżnić, czy dać im jakieś tam, prawda, miejsce itd., itd. Takie konkursy są świetną formą do angażowania wszystkich, nawet tych najmłodszych, do przedstawienia swoich wizji na miejsce, w którym żyjemy. Dzieci to wyjątkowi obserwatorzy, którzy poprzez kredki czy farbki mogą pokazać nam zupełnie inny obraz przestrzeni, która z pozoru jest nam dobrze znana. Dzieci bardzo często poprzez właśnie tego typu pracy informują nas, że ta ingerencja, czy to bycie razem, egzystowanie razem w społeczności jest bardzo istotne, że powinniśmy o to dbać, że powinniśmy o to w jakiś sposób zabiegać, bardzo się tym interesować. Czerwieńskie familoki to budynki z duszą, to historia, to ludzie, losy, to przede wszystkim wiele emocji. Przez dziesiątki lat zdążyły zatracić swój blask, dziś zaś poddane rewitalizacji, ukwiecione i wypielęgnowane, na powrót stają się czerwonym sercem Czerwionki Leszczyn, wszystko zaś z myślą o mieszkańcach. Chcieliśmy przywrócić po prostu dawny charakter i chcieliśmy zmobilizować mieszkańców do tego, żeby tą swoją przestrzeń, w której mieszkają, sobie jak najbliżej oswoili, żeby po prostu zadbali o swoje otoczenie. Mieszkańcy, zwłaszcza ci najmłodsi, doskonale wiedzą, jak powinno wyglądać miejsce, w którym żyją.